James Harden w Los Angeles Clippers, stało się to, co się stać musiało. Szybkie sprawdzenie obecności. Halo, halo, Haga. Witam wszystkich. Wrocław. Jestem. Ostrów. Obecny. Czyli są wszyscy, oczywiście łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelaką pomoc w rozwoju tego kanału. Nie przedłużając, pierwsze wrażenia. Najpierw po kolei. Kuba, proszę, żebyś przedstawił nam wszystkim szczegóły tej wymiany. Tak, dzisiaj wszyscy rano obudziliśmy się zdziwieni, ponieważ Harden okazało się, że przyszedł do Clippers razem z PJ-em Tuckerem i Filipem Petruszewem, czyli serbskim centrem. Zagrał w NBA 3 minuty, dopiero tu Keep the Beat zapodał taką ciekawostkę. Philadelphia 76ers w tym dealu dostała Markusa Morrisa, Roberta Covingtona, Nika Batuma i KJ Martina. Z wszystkich z Clippers, do tego pierwszorundowy pick w 2028 roku od Clippers, dwa drugorundowe piki w 2024 i 2029 roku i w 2026 roku od Oklahomy Philadelphia dostaje najgorszy pick z grupy Oklahomy, Clippers i Houston. I jeszcze właśnie przez to, że Oklahoma wzięła udział w tym dealu, oni dostają pick swap z Clippersami w 2027 roku. Wszystko jasne, przejrzyste i klarowne, więc przechodząc do konkretów, żeby ten materiał był zwięzły, i tak pewnie nie będzie, ale spróbujmy. Mikołaj, poproszę Ciebie o pierwsze wrażenia. Wstałeś rano, zobaczyłeś tą wymianę i pomyślałeś, może nie będzie z tego takiego wielkiego shorta jak z wymiany Damiana Lillarda, ale co sobie pomyślałeś? Pomyślałem sobie, że dobrze, że to tak szybko się rozwiązało i szczerze mówiąc jakoś nie grzeje mnie ta wymiana specjalnie. Pomimo, że tak sobie o niej tam myślałem, czytałem w ciągu dnia, trochę wymieniliśmy parę zdań, to nie wzbudza we mnie tak skrajnych emocji. Okej, okay, Tomek, a u Ciebie jak było rano? Wstałeś, zobaczyłeś i pomyśl pierwsze słowa, które przyszły Tobie do głowy? Zdziwienie. Nie było to żadne słowo, było jakieś zdziwienie, bo spodziewałem się, że drama będzie ciągnąć się trochę dłużej. Mam u siebie w pracy kilku zajawkowiczów, jeśli chodzi o NBA. Więc z nimi to przegadałem wszystko od dechy do dechy, tak więc był to temat do rozmowy dzisiaj rano. Nawet uczniowie się zainteresowali tą wymianą, więc mogłem z nimi też powymieniać parę informacji. Wszyscy tak naprawdę zdziwieni i tyle. Za chwileczkę szczegóły. Dobra, Kuba, u Ciebie zmiana jest halloweenowa z okazji wymiany Jamesa Hardena, czy po prostu zbieg okoliczności? To zbieg okoliczności po prostu, bez żadnych, to nie było celowe. To nie było celowe. Wszyscy wiemy, że to jest emergency podcast, więc taki nie był plan. Ale no ja się obudziłem i miałem takie... Ha? Byłem zdziwiony, że stało się tak szybko po prostu. Ale z drugiej strony to chyba lepiej dla narratywy i dla plotu NBA, więc podoba mi się. No to no dobrze, że do tej wymiany doszło, bo... No... A ty, Mateuszu, a ty jak się ten poczułeś? Właśnie. Ja właśnie dobrze, że to się stało, bo prędzej ja chciałem już zacząć mówić, że to się stało prędzej niż później, no bo gdzieś niepotrzebny był kwas z Filadelfii, gdzie od początku sezonu błyszczy zamiast Jamesa Hardena, Tyrese Maxey młody, więc dobrze, że to stało się tak szybko. No i pierwsze, co pomyślałem, no to strona Clippers i to, że jak mogli pójść all-in, jak Steve Ballmer mógł pójść po all-in, to nawet jeżeli to nie wypali, to nie może mieć do siebie zarzutów, że nie zrobił wszystkiego, żeby zmaksymalizować szansę tej drużyny. Być może to się nie opłaci, najprawdopodobniej to się nie opłaci w długim terminie, ale będzie miał czyste sumienie ten szalony właściciel, że zrobił wszystko, co mógł. Bo tak naprawdę, jak sobie spojrzymy na to, co oddali, co Clippers oddali, no to jest gdzieś koniec rotacji, poza pikami, a przyszłość Clippers i tak jest w rękach innych drużyn, więc te, Kuba, dwa piki, tak? Które oddali Clippers w sumie. Dwa drugorundowe i jeden pierwszorundowy. O, czyli jeden pik pierwszorundowy tylko, tak? No i jeszcze później swap. I swap, to powiedzmy, że dwa. No to i tak nie zmieniają za bardzo przyszłości tej organizacji, więc jakbym miał powiedzieć, kto wygrał tą wymianę, to... To powiem na końcu. To powiem na końcu, tak, oglądajcie, zostawcie łapkę w górę. Strony. Od kogo zaczynamy, Mateuszu, mów. Zaczynamy, to zacznijmy może od strony Clippers, tak, bo to oni pozyskują, nazwijmy to, na pewno najbardziej utalentowanego i najlepszego zawodnika w tej wymianie, na pewno też nie na najmądrzejszego, więc... A stara zasada ponoć mówi, że wygrywa zespół ten, który przejmuje najlepszego zawodnika w całej wymianie. I tym zawodnikiem jest James Harden, więc Tomek, zaczynając od ciebie tym razem,
co powiesz właśnie z perspektywy Clippers? Jak bardzo zmienia ich to sytuację, czy zmienia w ogóle? I ilu spotkań się spodziewamy po Jamesie Hardenie, zanim znowu się obrazi? Chociaż w Clippers akurat ma grono swoich kolegów, no bo zaraz zanim walizki spakował PJ Tucker, już tam pewnie z chlebem i solą czeka na niego, mam nadzieję, że tylko chlebem i solą, a nie z otwartym klubem nocnym, Russell Westbrook. Więc no grono przyjaciół Jamesa Hardena, kółko wzajemnej adoracji tam jest. Słuchaj, ja troszeczkę inaczej do tego podejdę. Uważam, że do LA przyjeżdża maksymalnie zmobilizowany James Harden. Wszyscy wjeżdżają tutaj all in. Mówiłeś o tym, że właściciel Steve Ballmer poczynił konkretny ruch. I wydaje mi się, że zobaczymy brodacza, który zagra naprawdę na dużym, na maksymalnym zaangażowaniu. Nie jestem w stanie przewidzieć. No mów. Tak zmobilizowany, jak gdy przychodził do Nets, czy tak zmobilizowany, jak przychodził do Sixers? Czy jeszcze bardziej zmobilizowany? Ani taki. Wydaje mi się, że... Nie, ja po prostu wierzę. Ja wierzę, jestem też w stanie sobie wyobrazić, że James Harden chyba już ma dosyć słuchania negatywnych opinii na swój temat, ma dosyć słuchania kpin na swój temat i będzie chciał po prostu troszeczkę zmienić narrację dotyczącą jego osoby. Ja nie mówię, że to wszystko wyjdzie i to będzie usłane różami i to zakończy się jakimś sukcesem. Absolutnie nie, wręcz przeciwnie, ja uważam, że to było spektakularnie, może się skończyć w pierwszej, maksymalnie drugiej rundzie. Ale będziemy widzieć znowu zawodnika, który zdobywa 20 punktów, potrafi rozdać 10 asyst. Jest u siebie, jest, tak jak powiedzieliście, ze swoimi ziomkami. Nie wpłynie to za bardzo na postawę Kawhi Leonarda i Paula George'a. Jedyny, który najbardziej ucierpi niestety, to będzie biedny Russell Westbrook, który nawet jak będzie grał w zestawieniu razem z Jamesem Hardenem i PG, i Kawhi Leonardem, i na środku z Ivicą Zubacem, no to ten biedak nie będzie miał sekundy, żeby piłki dotknąć, a wiemy dobrze, że Russell potrzebuje piłki, żeby robić cokolwiek konkretnego na boisku, coś pozytywnego, a tego nie będzie. No ale Russell ma zacząć się już dopasowywać do troszeczkę innej roli i innej wersji siebie, jeśli chodzi o samego zawodnika. Zobaczymy, co zrobi James Harden, a jak on dopasuje się do tej roli lidera, bo na pewno będzie jednym z tych trzech liderów. Big Three, PG, Kawhi i James Harden, tak to będzie wyglądało. Dobra, Tomek jest optymistą, zawsze widzisz szklankę do połowy pełną. Mikołaj, ja wiem, że ty jesteś po drugiej stronie tej rzeki, więc od razu oddaję głos tobie. Ja mam dosyć takich historii, jakie snuje wokół siebie James Harden po prostu. Jakby na sam koniec może jeszcze bym chciał to podsumować i zadać pytanie, widzę otwarte, jakby tam ktoś nas słuchał z ligi. Natomiast nie wiem, czy ten poziom motywacji na pewno będzie wysoki na początku. Nie wiemy, w jakiej formie fizycznej jest James Harden. Nie wiemy, ile zajmie mu dojście do odpowiedniej formy fizycznej. I nie wiemy, czy starczy mu tej motywacji na długo, bo on gdzie nie przychodzi, to jest bardzo zmotywowany, po czym za chwilę mówi, że on już nie chce w Nets, on już chce do Philly, on już nie chce w Philly, bo tam go szukali, on teraz chciałby do Clippers. Fakt faktem, że wraca do siebie, fakt, że trafia do no, najbogatszego właściciela i myślę, że to też ma spore znaczenie pod kątem ewentualnych kolejnych podpisów. Jego oczywiście pod kontraktem. A tak jak Tomek mówi, no i tak jak mówicie, no, Clippers pozyskują najlepszego zawodnika w tej wymianie i no, dla mnie to już jest ostateczny sygnał, że no, robimy to tu i teraz. Jakby czas chyba nie jest na to zbyt dobry, patrząc na potencjalną siłę przeciwników zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie, więc niekoniecznie to się musi udać. Ten fit też nie do końca mi pasuje, o ile James no to już nie jest one man army z Houston Rockets, tylko faktycznie gdzieś tam potrafił się dopasowywać do gry, czy to z Kyrie fragmentami, czy z Durantem fragmentami, no bo z dwójką Kyrie i Durant nie miał zbyt okazji się dopasować, czy to z Embiidem, no ale tutaj jakby sprawa jest dużo łatwiejsza, bo to jednak układ mały, wysoki i potrafił rozdawać te asysty. Tyle, no,
ja nie widzę tej piątki w ogóle biegającej. Russell, Harden, Kawhi, PG i Zubac, o ile oczywiście to zdrowie pozwoli, żeby ta piątka faktycznie biegała w trakcie regular season w większym wymiarze, o tyle w playoffowych potyczkach ciężko mi sobie to wyobrazić, szczerze mówiąc, jak się będą meczapować z poszczególnymi mocnymi zespołami, bo takiego zawodnika jak Harden, czy już w tym momencie Westbrook, musisz w jakiś sposób chować w obronie. I o ile PG i Kawhi zapewnią ci ten poziom obrony, o tyle ta dwójka do schowania będzie ciężka. Wiadomo, że może być tak, że... Będziesz miał trochę więcej PG i Takera wtedy. Jest taka szansa, oczywiście, może być znowu kombinowanie z Russellem z ławki i tak dalej. Tak, to jest temat rzeka i myślę, że to jeszcze nie jest ten czas, żeby się nad tym rozwodzić. Natomiast ciężko mi sobie to wyobrazić, nie wiem, czy to w ogóle do siebie fituje. Kuba nam się wyłączył? Nie, nie wyłączył nam się. Nie, jestem dalej tutaj. Okej. Natomiast nie, ja w to nie wierzę po prostu. Jakby ten projekt Clippers już trwa od 2018, tak? Roku. Zawsze coś nie wypala. 2019 Raptor zdobywali mistrzostwo, czyli 2019, druga połowa. Tak. Tak, okej. Okay. Od 2019 roku, jeżeli coś nie wychodzi przez tyle czasu, to nie wydaje mi się, aby to miało wyjść teraz. Tym bardziej, że dodajemy zmanierowaną, rozkapryszoną królewnę do tego zestawu i no, to nie jest taki charakter, który miałby to dźwignąć. Tam. Żeby nie było, to na pewno nie wyjdzie. Niczym się pozytywnym to nie skończy. Ja tylko po prostu uważam, że James Harden będzie zawodnikiem zmotywowanym, który zagwarantuje nawet kilka spektakularnych, pojedynczych występów w tym sezonie. To na pewno. No, to jakby, inaczej, to gdziekolwiek byś go nie wrzucił, tak by się wydarzyło. Mhm. Ale sama jakby otoczka tej wymiany, żądanie wymiany do Clippers, to jest jakby dla mnie skandal i nie powinno tak funkcjonować, bo zawodnicy nie podpisują umowy o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, tylko kontrakt, z którego muszą się wywiązywać. Także to jest kryminał. Kuba, a co o tej wymianie sądzą Holendrzy? No właśnie wydaje mi się, że tak jakby sądzą... Jestem raczej po stronie Tomka. Ponieważ postaram się patrzeć na to raczej pozytywnie, ale też nie uważam, że prowadzi to gdziekolwiek tą drużynę. W sensie najprawdopodobniej do pierwszej albo drugiej rundy w playoffach i to na tym to się skończy, jeżeli na przykład w play-inach mogą skończyć, czyli nie rozwiążą swoich problemów, ale nie uważacie, że drużyna z LA z wepchniętym na siłę Russellem Westbrookiem do startującej piątki nie brzmi znajomo? Albo podobnie do zeszłego sezonu może. I ja sądzę, że tak jakby z racji, że tego, że wy już powiedzieliście o wszystkim, to tak jakby to jest idealny moment, żeby rozmawiać o tym, że Russell Westbrook musi wchodzić z ławki w tym składzie po prostu. No tak. Pomimo tak. tego, że Mikołaj uważa, że to jest nieważne. Żeby wnosił jest cokolwiek ważne. Pozytywnego, żeby tą iskrę dodawał swoją własną, to musi z ławki. Dokładnie. Do tego z Russellem Westbrookiem, z Jamesem Hardenem, to będzie dziura w defensywie, więc PJ Tucker w pierwszej piątce wydaje mi się, że to jest świetny pomysł, ewentualnie Terrence Mann na zmianę jeszcze, tak? Ale czy ten temat rotacja forwarda będzie. Czy ten temat Russella Westbrooka z ławki w Los Angeles też już nie był przerabiany? Był, na samym początku jego przygody chyba w ogóle z LA. Znaczy Clippers, bo jeszcze było Lakers, z Clippers mam na myśli. Bo w Lakers chyba kończył. Ale raz w Clippers miał być człowiekiem już takim troszeczkę bardziej schowanym ego do kieszeni. Tak w ten sposób go postrzegamy, że już jakby po tej drugiej stronie trochę bardziej. Tak. I ten początek sezonu, jeśli chodzi o ofensę. Tomek nie jest zły w wykonaniu Westbrooka, no oczywiście to 3 mecze tylko, ale zły nie jest. Zaraz sobie szybciutko przejdziemy do strony też Filadelfii, bo chcemy to zrobić jak najbardziej zwięźle. Ja tylko nie będę się powielał, powiem to co wcześniej, że Clippers zrobili to, co zrobić po prostu musieli, czyli poszli all in, no bo gdyby zostali przy układzie Paul George, Kawhi Leonard, nigdzie by to ich nie doprowadziło. Dodanie Jamesa Hardena też nigdzie ich raczej, tak jak wszyscy się tutaj zgodnie mówimy, nie doprowadzi, ale przynajmniej będą mieli to świadomość, że zrobili wszystko. No, James Harden w 2021 roku opuścił Rockets, w Nets był 21-22, później Sixers 22-23, teraz Clippers. I przykład czy Jamesa Hardena, czy Russella Westbrooka pokazuje, że dominujący zawodnicy, którzy odchodzą ze swoich, nazwijmy to, macierzystych organizacji, gdzie wiemy oczywiście, że macierzystą organizacją Hardena nie byli Rockets, ale Oklahoma, ale organizacje, w których się zadomowili na długi, długi czas,
Później ciężko jest im odnaleźć miejsce stabilne już w innych drużynach tej ligi. Fajna wymiana z perspektywy zainteresowania ligą, bo to zawsze coś więcej się będzie działo, o ile James Harden po jakimś czasie, tak jak znowu się powtórzę, się nie obrazi i nie zażąda wymiany w deadline do kolejnej organizacji. Ale tylko sobie od razu też przygotowałem ciekawostkę z Twittera Tomiego Beera, że od tego 2021 roku James Harden został wymieniony i tutaj możecie sobie wygodnie usiąść w fotelach za Jareta Allena, Carisa Laverta, Taurena Prince'a, Rudniosa Kurkosa, Bena Simonsa, Stepha Curry'ego, Andre Drummonda, Nicolasa Batiuma, Marcusa Morrisa, Roberta Covingtona, KJ Martina i za pierwszorundowy pick Nets w 22, pierwszorundowy pick Nets w 24, 26, swap Nets w 21, 23, 25, 27, pierwszą rundę Sixers w 22 i 27, pierwszą rundę Clippers w 28, swap w 29, pierwszą rundę OKC w 26 i dwa drugorundowe piki Clippers 24 i 29. To jest cała paczka za Jamesa Hardena w ciągu ostatnich trzech lat. Dobra, ale... Jeszcze będą, jeszcze, rozrywka się skończy i jeszcze będą piki tam wymieniane. Dobra, ale strona Sixers. Co uważacie o tym i czy... jeszcze wierzycie w ten proces, czy ten proces w ogóle istnieje, na jakim on jest etapie i może jako, że ty, Kuba, kończyłeś, to teraz zaczynaj. Właśnie, w drugą stronę teraz. Bo nie jest skończona drużyna. Tutaj jeszcze Philadelphia będzie szukała, żeby wymienić Tobiasa Harrisa. Wydaje mi się, że pozbyć się tych 400 milionów, raczej jakoś ogarnąć dopełnienie tego składu, bo no, nie wygląda porywczo ta druga piątka, pomimo tego, że Kelly Oubre Jr. wygląda bardzo fajnie na razie, to jest i Paul Reed stara się coś tam robić, to Nick Batum, Daniel House Jr. i Jaden Springer, to nie są jeszcze nazwiska, które są wystarczające, żeby przejść drugą rundę playoffs, więc potrzeba tutaj jeszcze wymiany Tobiasa Harrisa. Okej. Okay. A jeżeli, to też pytanie takie, że zawieszę wam, jak będziecie opowiadali o Sixers, kto waszym zdaniem może być dostępny, jak spojrzymy sobie teraz na przekrój ligi z zawodników, którzy rzeczywiście mogliby Filadelfii pomóc tu i teraz? Mówi się o Lawinie, ale przy Tyrese Maxey, Zach Lawin, no nie jest chyba najlepszym fitem. Tomek, więc tutaj oddaję teraz głos tobie. No, jak widzisz to ze strony Sixers i ewentualnie kogo ta drużyna mogłaby pozyskać, na jakim etapie obecnie się znajduje, gdzie jest ten proces, czy on nadal istnieje? Wydaje mi się, że proces będzie trwać, dopóki Joel Embiid będzie na pokładzie. Powiemy sobie o zakończeniu procesu, kiedy dowiemy się nagle, że Joel Embiid domaga się wymiany do Nowego Jorku. I dzisiaj w ogóle czytałem jakiś szalony artykuł, że tą wymianę między Clippers a Sixers wygra Nowy Jork, ponieważ już wszyscy są tak zapchani, że Joel może tylko i wyłącznie domagać się wymiany do Nowego Jorku, więc Stephen A. Smith tam będzie Nowy Rok miał w dwóch różnych momentach w kalendarzu zaznaczony. A wracając do konkretów, na Sixers patrzę z dwóch różnych stron. Pierwsza, otwieramy całkowicie potencjał Tyrese'a Maxeya, który już nie tylko będzie analizowany pod kątem nagrody MIP, ale również nawet powołania do All-Star. Nie wierzyłem w to, a teraz w to wierzę całkowicie. Zaczynam wyznawać Tyrese'a Maxeya. Mikołaj wyszedł w tym momencie na geniusza koszykarskiego. Dostał nagrodę zawodnika tygodnia w swojej konferencji, po drugiej stronie Nikola Jokic. Całkowicie zasłużenia, teraz będziemy widzieli jeszcze więcej, jeszcze lepsze wyniki tego zawodnika, więc jedyny Nie mówię, że jedyny, ale największy plus dla Sixers to jest Tyrese Maxey Unleashed. Taki hashtag powinien być teraz najbardziej popularny w Filadelfii. Natomiast mniej się podoba ten nagromadzenie nazwisk przy pozycjach skrzydłowych, tak jak Kuba wspomniał, coś musimy tam porobić. Zdecydowanie za dużo. Chciałbym, żeby dano szansę KJ Martinowi, bo widziałem przebłyski fajnego potencjału, kiedy grał w Rockets. I już mówiło się, że może zrobić krok do przodu i nagle pojawił się transfer do Clippers, który całkowicie zahamował jego rozwój. Tutaj nie trafia do lepszych okoliczności, ale wyczuwamy wszyscy, że mogą być dalsze ruchy, które mogą zagwarantować Martinowi Juniorowi grę w okolicach kolejny raz 28-30 minut. Muszą sobie poukładać, bo na razie nie wiadomo kto, nie wiadomo ile minut,
Paul Reed miał być wykorzystywany w grze, teraz znowu jest całkowicie korek logjam i każdy musi znaleźć swoje miejsce. No, Nick Nurse ma spory ból głowy do ogarnięcia. Mikołaj, idąc do ciebie, takie pytanie też z kontekstem. Pojawił się temat wymian, pojawił się temat Joela Embiida. Sytuacja Sixers przede wszystkim, ale szybciej Sixers pozyskają gwiazdę do Embiida i Maxeya, czy Embiid zażąda wymiany, no bo jednak 29 lat, no i to jest ten jego pik teraz i najbliższe sezony, 2, 3, 4 pewnie, 3, no powiedzmy. Piękne wprowadzenie. On nie może tracić czasu, bo w ogóle nie mówimy o nim w perspektywie o mistrzostwie, coś musi się zadziać. Piękne wprowadzenie, Mateusz, bo jakby rano czytając sobie gdzieś tam te pierwsze doniesienia, to wstępne komentarze były takie, że mój Boże, co Filadelfia w ogóle wzięła za paczkę nazwisk za Hardena. Po pierwsze, wydaje mi się, że wartość Hardena na rynku obecnie była właśnie taka. Tym bardziej, że sam stwierdził, że tylko i wyłącznie Clippers go interesują i tylko i wyłącznie Clippers dla Clippers będzie grał. Więc na pewno tam te zespoły, pozostałe zespoły no nie zabijały się z ofertami. Po drugie, bardzo dobrze tak szybko poszło, bo to jeszcze daje czas na kolejne ruchy, o których mówił Kuba, że to jest na ten moment nieskończony jeszcze, nieskończony skład. Tam się jeszcze może coś zadziać. Zadziać się z Tobiasem Harrisem, ale zadziać się też z tą właśnie paczką tych weteranów, bo słuchajcie, tam są, to są schodzące kontrakty. Wszystkie właściwie. Batum, Morris i Covington mają kontrakty, które się kończą po tym sezonie. Więc po pierwsze, to nadal jest jakby atrakcyjne w kontekście potencjalnych kolejnych wymian, jak już będą mogły być robione z ich udziałem. To jest rzecz pierwsza, czyli wokół, jeżeli mamy Embiida, MVP ligi i jako centralny punkt tego procesu, o którym mówicie, i Tarisa Maxeya, który zagra w All-Star Game w tym sezonie i jest tą drugą gwiazdą, bardzo dobrze pasującą do Embiida, jak się okazuje, nie pasującą do końca do tego, co się działo w zeszłym roku z Hardenem, dobieramy do tego trzecią gwiazdę i mamy kolejną wielką trójkę na pokładzie NBA i drużynę walczącą, włączającą się w rozmowy o finałach konferencji NBA czy potencjalnym mistrzostwie. Sezon jest bardzo długi. Opcja druga jest taka, że to są schodzące kontrakty, które spadają po tym sezonie i Sixers mają puste salary. Tam zostaje na kontrakcie Embiid, zostaje na kontrakcie chyba jeszcze na tym kontrakcie, który teraz ma Maxi, zostaje Paul Reed, i zostaje, no nie, wynotowałem i zapomniałem, jeszcze jeden zawodnik, wydaje mi się, czterech zawodników na kontrakcie. Reszta rosteru jest pusta i możemy proponować duże pieniądze, obudowywać ten core w postaci Embiida i Maxeya, mając też na uwadze oczywiście przedłużenie dla Tyrisa, które lada moment też będzie musiało się pojawić i będzie grube. Więc to jest opcja numer dwa, czyli zostajemy z Embiidem i jeżeli w tym sezonie nam się już nie uda nic pozyskać, bo ta lista nazwisk takich gorących, które mogłyby tam dołączyć, faktycznie nie jest za długa pewnie. Myślę, Mikołaj, tego wtrącając się, że główne numery kierunkowe, pod które mogą dzwonić, może dzwonić management Philadelphia, no to Kanada i Chicago. Tylko że z Chicago nie mają zbytnio kogo. Z Kanady OG albo no, Pascal Siakam pewnie. Zgadza się. No a trzecia opcja, o której wstępnie powiedział Tomek i która też wcale nie jest tak abstrakcyjna, czyli Embiid trade i jakby czerwony guzik reset. No bo jeżeli coś takiego już się pojawia w kuluarach, to coś jest na rzecz. Tak? I ja nie mówię, że to się wydarzy, ale musimy mieć to na uwadze i management Sixers, no naprawdę, otworzyli sobie, wbrew pozorom, otworzyli sobie parę furtek. Na teraz, na za chwilę, albo na całkowity restart w postaci jakiejś dużej wymiany i budowania od nowa czegoś w całkowicie innym kształcie. Okej. Okay. Mieliśmy się wyrobić 25 minut, praktycznie już zaraz jest, więc żeby nie przedłużać tego za długo, w tą niedzielę live'a nie będzie, w następną pewnie już tak. Po jednym zdaniu, jednej opinii, jednej ciekawostce, bo wiem, że Mikołaj ma na przykład przygotowaną
Więc kolejne kółeczko sobie zrobimy. Podsumowując ten cały temat, Tomek, może zaczynając od ciebie, później Kuba i Mikołaj skończy, bo wiem, jaką ma Mikołaj ciekawostkę, więc tym możemy skończyć wtedy. Bardzo krótko, zwycięzcami tej wymiany są James Harden, który wraca do żywych, a zespołowo Philadelphia 76ers, ponieważ będzie mogła podziwiać swoją nową, młodą gwiazdę, która będzie zachwycać nie tylko fanów Philadelphia, ale też wszystkich kibiców koszykówki na całym świecie. Pięknie. Philadelphia wygryzła raka, który zaczął się tam rozwijać przez Jamesa Hardena, który zaczął nowe wymiany. I DeRozan wcale nie jest takim złym pomysłem. Sam Presti, gratulacje za drugą wymianę z typu dostajesz mój najgorszy pick z tego roku. Też uważam, że wygrał James Harden i Philadelphia 76ers. Tak, James Harden wygrał, bo postawił na swoim. Ale moi drodzy, James Harden, a propos tej ciekawostki, którą zapowiedział Mateusz, wynotowałem dzisiaj. James Harden może mieć po prostu ból dupy najzwyklejszy w świecie i to się objawia jego dziwnymi zachowaniami. Otóż James Harden bardzo dużo pieniędzy już stracił, nie składając swojego szanownego podpisu pod poszczególnymi kontraktami. Idąc od historii najstarszej, w 2020 roku, będąc jeszcze zawodnikiem Rockets, przypominam, że był MVP w 2018. W 2020 w listopadzie dostał propozycję przedłużenia na 2 lata za 103 miliony. Byłby wtedy pierwszym zawodnikiem w historii zarabiającym 50 baniek na sezon. Odrzucił tą propozycję. Po czym znalazł się w Nets. Po czym Nets zaproponowali mu kolejne przedłużenie na 3 miliony jesienią 2021 roku. Odrzucił je. Przedłużenie 3-letnie na 161 milionów. Po czym przeszedł do Filadelfii. W lutym zachwycaliśmy się tym połączeniem James-Joel, jakie to będzie śmiercionośna broń, ten ich pick and roll. Latem 2022 roku James honorowo schodzi z 15 milionów opcji zawodnika, żeby Filadelfia była bardziej elastyczna w podpisywaniu zawodników. Chyba PJ Tucker został podpisany za te pieniądze, w sensie za część puli tych pieniędzy. No i co? I teraz pytanie, czy tam miał obiecane przedłużenie, w których ten bilans miał się wyrównać i to przedłużenie się nie ziściło i stąd te obelgi, wyzwiska od kłamców w lipcu wobec właściciela Sixers, a wcześniej właściciela Houston. Więc tak podsumowując, dokładnie wam nie powiem, ale tam jest kilkadziesiąt lub ponad 100 baniek, które przeszło koło nosa. Oczywiście on podpisywał kontrakty w kolejnych klubach, ale już nie tak obfite. Więc no, James stracił sporo pieniędzy, stąd być może takie rozgoryczenie w kolejnych miejscach. Natomiast nie usprawiedliwia to jego zachowania. No dla mnie, tak jak powiedziałem, nie powinno tak być, że zawodnik nie przyjeżdża na obóz, nie trenuje, nie chce być z drużyną, żąda wymiany do danego zespołu, stawia swoje warunki. Uważam, że NBA powinno coś z tym zrobić, stworzyć jakieś zasady, regulamin przestrzegania tych umów, ewentualnych kar, które będą takich zawodników, którymi będą takich zawodników obciążać, bo to nie jest jakby pierwszy taki przypadek i na pewno nie ostatni. Mhm. Przyznaj się, Mikołaj, że gdyby był w twojej ekipie, to surowa kara by go spotkała. Tak. Dobra, panowie, to ja kończąc pytaniem, znaczy pytaniem właściwie, stwierdzeniem otwartym. James Harden chodzi z Rockets przebudowa, odchodzi z Brooklyn Nets, chyba też możemy powiedzieć, że przebudowa. No i teraz będzie kontynuacja, czy kontynuacji nie będzie z Filadelfią, więc to jest te pytanie otwarte. No i co, w pół godziny się wyrobimy, więc możemy teraz ładnie się pożegnać, podziękować, poprosić o subskrypcję, łapki w górę, komentarze, udostępnienia, przekazanie kolegom, koleżankom. Tak, i wyczekujcie materiału z Mateuszem Szlachetką we czwartek. Więc tyle od nas na dzisiaj. Miłego wieczoru, poranka, kiedy to oglądacie nasz podcast. Na razie, cześć.